STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze. Damian, z meczu na mecz rozwijasz się, można powiedzieć, kwitniesz, masz już na swoim koncie bramkę w meczu Pucharu Polski, w meczu towarzyskim, teraz dołożyłeś pierwszą bramkę w meczu Ekstraklasy. Dokładnie, po to ciężko gdzieś trenujemy każdego dnia, ja również przez te dwa tygodnie naprawdę wykonałem kawał solidnej roboty, jak i również inni chłopacy, dlatego myślę, że ta bramka jest właśnie takim dodatkowym smaczkiem tego, że każdego dnia po prostu na treningu staram się być lepszym zawodnikiem, robię to, co wyznacza mi każdego dnia trener i z tego powodu się cieszę, ale na pewno z drugiej strony nie zadowalam się tylko jakimiś tam pojedynczymi dobrymi występami, bo jestem ambitnym zawodnikiem i chcę w każdym meczu po prostu pokazywać jeszcze większą jakość, bo wiem, że na to mnie stać. Twoja poprzednia drużyna Wigry grała nieco inaczej, ty też z pewnością miałeś nieco inne zadania na boisku już tutaj w Zabrzu. Powiedz, szybko przyjąłeś filozofię gry i pomysł na zespół, który przedstawił trener Marcin Proszcz, czy miałeś z tym jakieś problemy? Na pewno. Każdego dnia, tak jak już wcześniej mówiłem, wygląda to lepiej i coraz bardziej gdzieś sam nawet widzę, że czasem w treningu już gdzieś to, co mi mówi trener, to już tak coraz lepiej z automatu gdzieś tam wiem, gdzie mam powiec, ale czasami jeszcze wracają jakieś tam stare nawyki i zagrania, ale na pewno ciężko jest czasami się przestawić z dnia na dzień z jednej, załóżmy, taktyki ale na drugą, ale wychodzę z takiego założenia, że jeśli zawodnik jest inteligentnym zawodnikiem i przede wszystkim dobrym piłkarzem, to w każdej taktyce się odnajdzie i ja wierzę, że po prostu z dnia na dzień tutaj w Górniku będzie to lepiej wyglądało. Już coraz lepiej się rozumiem z chłopakami. Gdzieś ten okres takiej, można powiedzieć, przyzwyczajenia się do nowego zespołu, do zgrania z chłopakami jakiś musiał minąć i wierzę w to, że po prostu gdzieś tą swoją pierwszą bramką jeszcze nabrałem właśnie takiej jeszcze większej wiary w siebie. Jestem po prostu mega pozytywnie nastawiony do treningów, do kolejnych spotkań i każdego dnia chcę więcej. Przyjeżdża do nas Śląsk Wrocław, który ograł mistrza Polski. Czego możemy się spodziewać po tym? No na pewno czego możemy się spodziewać, to ciężkiego spotkania, tak? Takiego jak jest każde spotkanie w Ekstraklasie, bo my jako drużyna po prostu czasami musimy gdzieś cierpieć na tym boisku, biegać, można powiedzieć, więcej od przeciwników, więcej dawać jeszcze z serca i gdzieś tej determinacji po prostu, żeby cieszyć się na koniec tych zwycięstw. Do tej pory nam to wychodzi i wierzę w to, że po prostu ze Śląskiem zagramy dobre spotkanie, bo wiemy na co mamy się przygotować, wiemy jak gra Śląsk i po prostu już dzisiaj był taki gdzieś ważny taki trening taktyczny, można powiedzieć, pod przeciwnika. Przede wszystkim wiemy i mamy się skupić na tym, co my gramy. STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze.